Jeśli chcieliście takiego swojego mieć kolegę, który chciałby z wami się ciągle bawić w... Nie, zgadnij kto to, albo zgadnij kto to jest, to właśnie widzicie go na oczy. Siema, ja jestem Mr. Marcin. Dzisiaj gramy w takiego... Dzina, on się nazywa Akinatora gramy dzisiaj i o co chodzi w tej grze? W tej grze chodzi, zgadnij kto to. Ty wymyślasz jakąś postać, a on zgaduje jaka to postać. Dlatego dzisiaj przetestujemy, czy naprawdę, czy on zgadnie. Zaczynamy, dawaj. To dzisiaj wymyślimy może... Mandzio. Zobaczymy, czy on wymyśli Mandzia. Czy zgadnie, że mi chodzi o Mandzia. Takiego youtubera, nie? Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie, on jest dziewczyną. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Mandzio pochodzi z Polski, tak pamiętam. Czy twoja postać gra w zawodach wodowa? Czy twoja postać gra zawodowo w piłkę nożną? Chyba nie, czy nie? Czy twoja postać jest YouTuberem? Tak, jest YouTuberem. Dlatego go znam. Czy twoja postać jest związana z... Nie wiem. Czy twoja postać... Ma siostrę. Nie wiem. Czy twoja postać jest czymś i te... Nie wiem. Czy twoja postać mówi w języku migowym? Nie. Czy twoja postać kiedykolwiek mieszkała w Ameryce? Nie wiem. Czy twoja postać zakochała się w uczennicy? Nie wiem, też nie wiem. Czy twoja postać dużo przeklina? Chyba nie, aż tak. Ten Mandziu przeklina. Czy twoja postać trafiła do księgi gimnastycznej? I? Nie, nie zgadłeś. Nie, nie kontuj, bo wiem, że... No dobra, już. No super, no nie jestem tylko. Jeszcze raz. Zaczynamy. Teraz Stiu. Zobaczymy, czy Stiu. Czy twoja postać pochodzi z Polski? On nie pochodzi z Polski. Debilu. Czy twoja postać naprawdę istnieje? Tak, ona istnieje. Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie. Czy twoja postać jest związana ze sportem? Chyba nie, nie wiem. Czy twoja postać jest muzykiem? Nie. Czy twoja postać jest youtuberem? Tak. Czy twoja postać jest związana z pingwinami? Tak. Czy twoja postać jest maszyną? Nie. Czy twoja postać ma włosy koloru blond i różowego? Nie. I...
Zgadł. To jest stil zgadł. No jest, jest zgadł. Fajnie, zgadł. Tak. Postać była już w grze. O, postać była w grze już. Wow, ile razy. Zagraj jeszcze raz. Nie, zagramy jeszcze raz. Teraz to będzie. Piszcie w komentarzach, co będziemy. I dajcie lajka w górę za niego. Zgadzać. Wezmę. Będą nas teraz Welteza, później może weźmiemy lwa. Zobaczmy, czy zgadnie lwa. Teraz Welteza znowu. Czy twoja postać jest graczem komputerowym? Tak, jest. Czy twoja postać jest obcokrajowcem? Nie jest. Czy twoja postać ma szalone brwi? Nie. Czy twoja postać jest związana z miniecaftem? Tak, on nie jest związanym. Czy twoja postać ma psa? Nie. Znaczy, nie, okej, cofnij. Nie wiem. Czy twoja postać... Postać na związek z samochodami? On umie kierować. Czy twoja postać jest kobietą? Nie. Czy twoja postać mieszka z rodzicami? Nie. Czy twoja postać ma dziecko? Nie. Czy twoja postać pracowała w latach? Nie. Czy twoja postać wyasin? Nie wiem. Nie wiem, czy ona gra. Czy twoja postać jest antropoficznym? Zwierzęciem? Nie, nie jest. Czy twoja postać jest lektorem? Nie. Czy twoja postać łatwo wpada w gniew? Nie wiem. Nie. Czy twoja postać nosi okulary? Nie. Czy twoja postać... Sorry, że nie odzywam się, ale czy twoja postać mieszka w Krawowie lub... O, nie. Wiesz co, zeszkajcie. Kurde, nie, nie, nie. Jeszcze raz. Teraz będzie taki... napiszcie w komentarzach, czy... Oglądaliście The Walking Dead, ja bardzo lubię ten film. The Walking Dead, Ika. Nie jest związane z komputerem. Czy twoja postać jest dorosłym mężczyzną? Tak. To jest Rick z The Walking Dead. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Nie wiem. Czy twoja postać jest prawdziwa? Nie. Czy twoja postać posiada broń? Tak. Czy twoja postać używa pistoletów? Tak. Czy twoja postać jest związana z serią GTA? Nie. Czy twoja postać pochodzi z gry wideo? Nie. O, cześć, Franek, to jest mój brat. Nie widzicie go, ale jest.
Przystanek, idź stąd. Idź stąd, ja to nagrywam. Czy twoja postać była kiedyś w prezentacji? Prezentacji. Papa! No papa, Franek! Sorry, za te za szanka. Zrzekajcie za te drzwi. Twoja postać była kiedyś w przestrzeni kosmicznej. Nie była. Człowiek. Twoja postać często nosi kapelusz. Twoja postać jest marynarzem lub... Czy twoja postać można często spotkać w Warszawie? Nie. Czy twoja postać jest bohaterem animowanej kreskówki? Nie. Czy imię twojej postaci występuje w tytule filmu? Nie. Czy twoja postać pochodzi z serialu telewizyjnego? Tak. Czy twoja postać jest związana z pandami? Nie. Czy twoja postać była kierownikiem w filmie? Nie. Czy twoja postać ma związek z zombie? Tak. Czy twoja postać ma syna? Tak. Nie. Jezu. Jeszcze raz. Czy twoja postać ma syna? Tak. Zgadł. Dobrze, to byłoby na tyle. Pana razie, do widzenia. Do następnego odcinka. Jeśli chcecie z tego serię, czy po prostu pokazałem wam grę. Może nie będzie z tej serii. Zobaczymy. Ale chyba nie będzie, tylko pokazanie tej gry będzie. No i pa, na razie, do następnego odcinka. Najka!